Dzień dobry Państwu. I oczywiście jak odpala się tylko live, to ja zaczynam się gotować. Znaczy, bardzo mnie samego to śmieszy. Cześć wszystkim. Cześć, 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 cześć! Kochani, wszystkiego dobrego chyba już po świętach w sumie, nie? Jakoś tak. Także ściskam Was bardzo serdecznie. Dzięki, że dołączacie. Cześć Majeczka, witam Cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Spisałem sobie część Waszych pytań na kartce. I w ogóle dziękuję za tyle pytań. No, te działania były niesamowite. Dostałem od Was tysiące pytań. Wiele z nich się powtarzało, także na część z nich na pewno odpowiem. Ale są takie, które się powtarzały. Cześć wszystkim, wszystkim, wszystkim. No i co? No i w ogóle dzięki, kurczę, że jesteście. O rany, już was tutaj jest tyle. Powiedzcie, czy odpalać już z pytaniami, bo jak się denerwuję w ogóle, jaka jazda. Wow. Słuchajcie. Nie wiem jak wy, ale mi się w te święta udało nie zjeść wybitnie dużo słodyczy. Więc czuję, że zacznę to nadrabiać jakoś w okresie bliżej Sylwestra. Nie wiem. No dobra, kochani, lecę z pytaniami, dobra? Już odpalam w takim razie może pierwsze pytanko. Pierwsze pytanie było, brzmiało. Jak pan się przygotowuje do grania trudnych, emocjonalnych scen, w których trzeba płakać, krzyczeć, kłócić się i tak dalej? Zawsze mi się wydawało, że to są w ogóle jakieś takie jedne z łatwiejszych scen, dlatego że tam gdzieś one są bardzo intensywne i że te emocje jakoś wychodzą same z siebie. No a przy tej ostatniej pracy muszę stwierdzić, że nic bardziej mylnego, no bo to są takie sceny, wiecie, które można zagrać w taki sposób, że będą, a dobra, nie wiemy, może trochę śmieszne, może trochę nie. Ale chodzi o to, żeby przede wszystkim były jak najbardziej prawdziwe, nie? I takie, żeby jakoś się wpasowały, no bo nawet jak się, nie wiem, ludzie kłócą, czy te sceny są jakieś takie bardzo emocjonalne, wiecie, no nawet wyznawanie sobie miłości, żeby nie zrobić z tego żadnego pastiżu, nie? To gdzieś musicie mieć jakiś taki bagaż doświadczeń, który jesteście w stanie przełożyć na to i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. No i tutaj staram się do tego po prostu wykorzystać jak największą bazę moich doświadczeń. Co dalej? Dobra, lecę dalej. W które góry wyruszysz? Okej. I które góry są największym marzeniem? Nie wiem, to wy mi coś polećcie. Jestem bardzo ciekawy, co byście mi polecili, bo z polskich gór akurat Tatry mam, a nie, w Tatrach to ja byłem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu i wydaje mi się, że to jest jeszcze taka podróż, którą bym chciał sobie odświeżyć, ale tak się jakoś przygotować w ogóle do tego tematu. Pytałem moich znajomych, którzy chodzą po Tatrach i oni rzeczywiście tworzą mi takie przewodniki, tylko każdy ma swoją wersję, więc będę musiał sobie coś takiego przyszykować. Jeśli chodzi o zagranicę, to wydaje mi się, że no Dolomity mają w sobie coś takiego, co by mnie pociągało. Teraz widzę, że to jest Julka Kamińska. Cześć Julka! Na pierniki zawsze jestem w stanie wbijać. A propos właśnie, cała masa była pytań a propos Julki. Więc proponuję, żebyśmy stworzyli live'a z pytaniami dotyczącymi tylko Julki. Będę odpowiadał na temat Julki. Co wy na to? Także Julka, ściskam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. Czy lubię mandarynki? Kocham mandarynki, uwielbiam mandarynki. Najbardziej lubię te mandarynki, które są słodkie, nie kwaśne. Wiecie, no mandarynki to po prostu jak nie wiem, pudełko czekoladek. Nigdy nie wiadomo, na jaką się trafi. I tutaj troszeczkę jest podobnie, ale ja jednak bardzo, ale to bardzo lubię te słodkie. Czy jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem? Zdecydowanie jestem introwertykiem. Zdecydowanie tak. Znaczy, czasami możecie odnosić zupełnie inne wrażenie, ale wydaje mi się, że chyba introwertyk to jest w ogóle słowo, które najlepiej mnie opisuje od początku do końca. Na pewno tak. Odnalazłbym się w Grecji, tak? Znaczy, byłem kilka razy w Grecji i tak, Grecja jest w ogóle spoko. Grecja jest ekstra. Jakie plany na Sylwestra? No, wiecie.
Podobnie chyba jak wasze, co? Myślę, że będę siedział w domu albo pójdę do znajomych, tylko no, wolałbym być szybciej w domu niż przed szóstą, szczerze mówiąc. Który rodzaj Johnnego Walkera piłby Marek? Marek to chyba tylko i wyłącznie Blue Label, chociaż nie wiem, ale tak coś obstawiam, tak mi się coś wydaje. Bez czego nie wyobrażam sobie życia? Kurczę, to jest ostre pytanie, jakoś się nie przygotowałem na to pytanie. Ale bez bliskich osób, bez przyjaciół, bez znajomych, bez takich bliskich i szczerych i prawdziwych relacji, zdecydowanie bez tego nie wyobrażam sobie życia czy jakiegoś takiego funkcjonowania. To na pewno. Czy zapiszę live'a? Postaram się zapisać live'a. Jak najbardziej tak, absolutnie tak. Co byś zrobił, gdyby jutra miało nie być? Co bym zrobił, gdyby jutra miało nie być? Zrobiłbym live'a z wami. A co? Wiadomo. Najszybciej bym się mógł tylko i wyłącznie z wami spotkać, porozumieć, pogadać, przekazać wam to, co chciałem wam przekazać. I co? Nie wiem. U nas jedna z profesorek, pamiętam, w Akademii Teatralnej zawsze mówiła: rób to, funkcjonuj tak, graj tak, jakby jutra miało nie być, jak to miałby być ostatni dzień w ogóle funkcjonowania naszej planety. Po prostu rób wszystko na stówę. Bardzo bym chciał funkcjonować tak na 100, nawet na 1000% każdego dnia, ale wiecie, no każdego dnia tak się po prostu nie da, nie? To było chyba, już byśmy się chyba wykończyli, chociaż nie wiem, ale myślę, że bym zrobił live'a z wami, jak nic. Cześć Mirka, cześć, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Z czego? Czy jesteś z siebie dumny? Jestem z siebie dumny. Myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że jestem na takim etapie życia, że zacząłem doceniać wszystko to, co robię, czy też sposób, w jaki robię, że oczywiście jestem bardzo wymagający w stosunku do siebie, czy w stosunku do innych, czy w stosunku do tego, co robię, czy do swojej pracy. Bardzo krytycznie też do pewnych rzeczy podchodzę, ale wydaje mi się, że z czasem też na pewno zluzowałem. To znaczy staram się tak nie przekręcać śruby na 100%. I uważam, że należy doceniać rzeczy, które się robi, rzeczy, z których jest się dumnym, a szczególnie jeśli, wiecie, no pracujecie na pewien efekt, udaje wam się osiągnąć fajne rzeczy w życiu, zarażać też tym innych, więc to są rzeczy, o których trzeba mówić, które trzeba doceniać i z których trzeba być dumnym, więc absolutnie tak. Jakie są według ciebie najważniejsze wartości w życiu? Zawsze będę podkreślał, że przyjaciele i bliskie osoby, to zawsze. Szczerość, miłość, to bez wątpienia to są takie rzeczy, bez których sobie w ogóle nie... Jakby to są najważniejsze wartości w życiu, absolutnie bez dwóch zdań. I bez tego na pewno ciężko jest funkcjonować, nie? Jakby bliscy wokół nas, no to są zawsze emocje i wspomnienia i najlepsze uczucia i odczucia, więc bez tego myślę, no nie wiem, ciężko by było mi, innym, nie wiem, chyba tak. Gdzieś tu jeszcze jest takie jedno pytanie, o mandarynkach już mówiłem, wiem. Czy to jest dobry rok? To jest dziwny rok! Ale to chyba wszyscy wiemy, nie? To jest bardzo inny rok. Wszystko jest do góry nogami. Ale pomimo tego, to w moim życiu w tym roku chyba w sumie zadziało się najwięcej dziwnych rzeczy. Ale no też dużo pracy ruszyło, o czym oczywiście wiecie. W czym też troszeczkę uczestniczycie, za co oczywiście wam bardzo dziękuję. Na pewno jest to dla mnie bardzo intensywny rok i mam ten jakby zdecydowanie można powiedzieć przywilej, że mogę pracować i pracuję praktycznie codziennie. Efekty pracy oglądacie i jakby to też
zabiera dużo takiego balastu z mojej głowy. Nie muszę, nawet nie mam czasu martwić się tak bardzo tym, co się dzieje dookoła, bo po prostu jestem cały czas w pracy. Więc ten rok jest inny, dziwny, ale też zaskakujący. Dobra, lecimy dalej. Wolisz dawać prezenty, czy dostawać prezenty? Zdecydowanie wolę dawać prezenty. Wolę robić prezenty, tak jak wam zrobić ten prezent. Robię ten prezent w postaci tego live'a. Szybkiego, spontanicznego, ale zaplanowanego z dwudniowym wyprzedzeniem, więc w sumie... No to tak. Bardzo lubię. Znaczy, jak byłem dzieciakiem, to strasznie lubiłem dostawać prezenty, a teraz jest coś takiego, że strasznie mnie jara dawanie prezentów i robienie w ogóle prezentów innym. Także tak to. No. Co trzeba zrobić, żeby pana spotkać i zrobić sobie z panem zdjęcie? Po prostu musimy się kiedyś umówić gdzieś, gdzie sobie zrobimy jakąś wspólną fotę chyba. Słuchaj, jeśli chodzisz ulicami Śródmieścia w Warszawie, to prędzej czy później mnie spotkasz, bo ja również bardzo dużo chodzę. Także kiedyś na pewno na siebie wpadniemy. Mam taką nadzieję. Patrzę, czy jest jeszcze jakieś pytanie, które mi przepadło. Jeśli mi przepadło, to... Nie wiem, czy mi przepadło. Chyba mi przepadło. Także... Ale ma pan te dołeczki takie. No wiecie co, to jest niesamowite. Ja już mam tych znaczy nie wiem, ja tych dołeczków. One mnie śmieszą. Ja tam za nimi nie zawsze przepadam. Co się zacięło? Coś się zacięło? Kurczę, nie straszcie mnie, mam nadzieję, że nie. Pan tak młodo wygląda. A, dziękuję ci bardzo. Wiesz dlaczego? Bo ściąłem brodę 2 dni temu, więc może to jest to, ale rzeczywiście odmłodniałem o te parę dobrych lat. Albo. Po prostu nic nie robiłem z włosami, tylko je po prostu wysuszyłem i wyglądają jak wyglądają. Mam bardzo uspokajający głos, dziękuję ci bardzo. Lecę, szukam dalej tych pytań. Poczekajcie, przerzucę tylko te pytania. Gdzie można mnie spotkać? Słuchaj, jak się umówimy, to jestem w stanie wszędzie podjechać, także podawaj adres. Czy Marek wróci do Uli? Nie, ja nic nie wiem. Nie znam człowieka. Nie pytajcie mnie takich rzeczy. Nie mogę wam takich rzeczy mówić. Pozdrowienia. Pozdrawiam również bardzo serdecznie Malbork. Cześć. Czy byłem w Łodzi? Byłem wielokrotnie w Łodzi. Poczekajcie, przerzucę te pytania gdzieś tam dalej. Kurczę, nie wiem. Coś mi się, to teraz mi się coś zacięło. Skromny jestem. A jestem skromny, a dziękuję. Ulubione miejsce w Warszawie? Kawa czy herbata? Kawa. Ale mam takie momenty, kiedy się zdecydowanie szybko przepijam kawą i muszę odpalić jakieś litry herbaty. I to już zawsze wtedy herbata. Mirka, uśmiech i samolot. Gdzie lecę dalej? Pewnie jaka podróż dalej? Jest taka podróż, która chodzi za mną od ponad roku. Zdradzę wam tylko tyle, że to jest w stronę Wysp Kanaryjskich, ale gdzie dokładnie... To wam nie powiem, bo chcę, żeby wypaliło, naprawdę. Bardzo chcę, żeby wypaliło. Pozdrowienia z Gdańska. Pozdrawiam mój rodzinny Gdańsk bardzo mocno. Jakby miał pan świnkę wietnamską, jakby pan ją nazwał? Jakbym ją nazwał? Nie wiem, czekaj, zaraz pomóżcie mi, wpiszcie, jakbym nazwał swoją świnkę wietnamską. Nie mam pojęcia, jakbym ją nazwał. Bryni pozdrawia, Kielce pozdrawiają, również pozdrawiam. Holandia, pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam. Wysłać paczkę. Słuchajcie, tak, a oczywiście, że tak, wysyłajcie paczki, nie tylko paczki, no paczki, jeśli chcecie autografy albo zdjęcia, na których mamy się podpisać. Jutro podam wam adres, pod który będziecie mogli spokojnie wysyłać. My je zawsze podpisujemy u siebie w recepcji i odsyłamy wam. Ale po świętach, no to może być mały kocioł, więc z pewnym poślizgiem pewnie będą do was docierały. Wieczór w kapciach i dobry film, czy głośna impreza z przyjaciółmi? Rozumiem, że tu pytasz o Sylwestra. Myślę, że wieczór w kapciach i dobry film. Zdecydowanie.
Jaką rolę i z kim chciałby pan zagrać? Rola. Wiecie co, ja zawsze też mam problem z odpowiadaniem na to pytanie, dlatego że zdarzyło mi się kilka razy, że w ogóle niepozornie, nie chcę mówić nieciekawa, ale wydawałoby się nieciekawa rola, okazała się być jedną z najciekawszych rzeczy, jakie robiłem w swoim życiu, czy jakie stworzyłem, to rola nie wiem. A z kim, wiecie co, od jakiegoś czasu dla mnie takim nowym objawieniem i niesamowitą aktorką, która już na rynku jest bardzo długo, tylko ja przez to, że zobaczyłem ją w filmie Fuga, to na mnie wywarła tak niesamowite wrażenie, Gabriela Muscała, że po prostu marzę, żeby kiedykolwiek zagrać u jej boku cokolwiek. Naprawdę marzę. Myślę, że to też jest niesamowita osoba. Niesamowita aktorka i myślę, że musi być przeciekawą osobą. Także mam nadzieję, że kiedyś ją poznam. Koszalin pozdrawiam również. Słuchajcie, a dajcie to imię dla tej świnki wietnamskiej, bo to mnie strasznie ciekawi. Wybierasz cechę charakteru Marka, którą najbardziej lubisz. Prawdomówność, zdecydowanie. Jolka, pozdrawiam. Wszystkich pozdrawiam. Kostrzyn, również pozdrawiam. Pozdrawiam Toronto, również pozdrawiam. Pozdrawiam. Ile pytań, ja pierniczę. Słuchajcie. Wojtek Rotowski, pozdrawiam Cię również serdecznie. Bobek fans, wszystkich. Poczekajcie, muszę przewinąć te pytania, bo coś mi się teraz zacięło. Pozdrawiamy całe USA, Żory. Ale mi się dużo pytań wstrzymało. Świnka chmurka? Nie wiem, chyba była świnka chmurka. Czy będę się szczepił na COVID? Pojęcia jeszcze nie mam, nie wiem. Jakie pytanie to a propos Julki, no wiecie, aż się zawstydziłem, co ja nie wiem, co mam wam odpowiedzieć. Słuchajcie, dobra, widzę, że ten system jest taki trochę, ja nie nadążam za nim, ale jak kwitując sobie ten koniec roku, no to przede wszystkim to ja wam muszę podziękować. Ja wam muszę bardzo, ale to bardzo podziękować z całego serducha, za wsparcie, za to, że jesteście, za to, że się tam dobijacie i o sobie przypominacie i za to, że mogłem zawsze na was liczyć. Także dzięki wielkie. No jakby, nie wiem, dowodem naszej wspólnej relacji jest to, że jest was tutaj dzisiaj tak dużo. Świnka chmurka, dokładnie tak. Za to wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze usłyszymy się przed nowym rokiem, a jak nie, to na początku przyszłego. 21. Zobaczmy. Miejmy nadzieję, że będzie on fajniejszy niż ten. Czy lubię pierniczki? Bardzo lubię pierniczki. Bardzo lubię. No mówię wam, jeszcze nie zjadłem tak dużo słodyczy, jak potrafię, jak zjadłem rok temu czy dwa lata temu. Ale jak minęły święta? Bardzo spokojnie. Te święta były zupełnie inne niż wszystkie inne, dlatego że jednak sprawdził się ten trochę inny scenariusz i po raz pierwszy w życiu nie spędziłem tych świąt w domu rodzinnym. No, także tak to. Ale nadrobię to. W lutym albo w marcu. Jak wyglądał mój pierwszy casting? Wiecie co? Ja myślę, że go chyba nawet nie pamiętam, chociaż nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Nie pamiętam, też było takie pytanie a propos castingów, ile było udanych. No większość była nieudana, większość, zawsze tak jest. To gdyby większość była udana, to ja bym, słuchajcie, kurczę, nie schodził z planu prawdopodobnie. Ile jest Marka w Filipie? Ja w przeciwieństwie do Marka chyba troszeczkę szybciej załatwiam pewne sprawy i chyba trochę szybciej ogarniam rzeczywistość wokół mnie, ale wiecie, no, gdyby Marek był napisany inaczej i gdyby szybciej rozwiązywał wszystkie sprawy, to byśmy już byli na 160. odcinku, a tak to nie ma, że boli. Gdzie jest Roko? Roko jest niedaleko, myślę, że w odległości kilku metrów dosłownie, za ścianą gdzieś jest. Uczula mnie niemiłosiernie.
Ile będzie odcinków Brzyduli? Będzie ich. Wydaje mi się, że 180, ale może być ich 160. 160 albo 180, ale raczej 180. Chyba to będzie to. Ulubiony aktor, aktorka, powiedziałam chwilkę wcześniej. Obecnie jest to Gabriela Muscała. Tak. Zdecydowanie tak. Czekajcie, aż mi ręka boli od trzymania telefonu. Dobra. Czy łatwo się gra zazdrosnego męża? Wiecie co? Nie. Bo oczywiście można zagrać te sceny w ten sposób, że to nic nie będzie nas kosztowało, ale wtedy ten efekt na ekranie chyba nie będzie tak fajny, taki mięsisty, taki pełen emocji, jak zazwyczaj staram się gdzieś tam to z Julką zagrać te nasze niełatwe sceny. Gdzieś też było wcześniej takie pytanie, jak się zagrało, czy ciężko było zagrać tą scenę, kiedy pierwszy raz po zdradzie spojrzało się Ulce w oczy. I powiem wam, że zacząłem się śmiać, jak odczytam to pytanie, dlatego że zagraliśmy tą scenę z Julką chwilę po tym, jak zjedliśmy wspólny obiad. W sensie, wiecie o co chodzi, że ha, co tam u ciebie, ha, rozmawiamy sobie, jemy obiad, a chwilę później po prostu gramy taką hardkorową scenę, więc nie, to nie było, to na pewno nie było łatwe, znaczy było coś w tym dość śmiesznego i creepy, no ale tak wygląda nasza praca, no niemniej jednak trzeba było się jakoś do tego przygotować. Dzięki, Jolka, bardzo dziękuję. Jak podchodzisz do gry z dziećmi? To jest taki rodzaj roboty z dziećmi akurat, że nigdy nie wiecie, jak to wyjdzie. To znaczy młodsi koledzy, młodsi aktorzy potrzebują jakby chyba trochę więcej czasu, tak mi się wydaje. Nie zawsze, ale oni mają swoją energię, niesamowitą energię i dużo takich emocji, jakie mają dzieci. I to są rzeczy, których w ogóle nie należy im zabierać. W żaden sposób moim zdaniem nie należy w to ingerować. Ja w ogóle takich rzeczy nie robię, jak już to robi reżyser. I uważam, że z tej energii dużo można dla siebie czerpać i odbijać jak piłeczkę partnerowi. I z młodymi gra się rewelacyjnie. Tym bardziej, no sami wiecie, że Maryśka i Kuba i Gmerki, no to są w ogóle najlepsi młodzi aktorzy na świecie. To ja myślę, że po prostu oni wszystko teraz będą grać po Brzyduli. Absolutnie wszystko. Wy powiedzcie, jak wam się oni podobają. Oczywiście, że możesz wysyłać pierniczki na recepcję. Tylko podpisz dla kogo, bo nam w recepcji zjedzą. Monika nam zje na pewno. Gdańsk liczy na spotkanie. Słuchajcie, ja byłem w Gdańsku bardzo długo. Tęsknię. Tęsknię bardzo. Czemu tak mało robisz live'ów, tak? No dobra, no to mogę robić częściej. No zrobię ankietę, czy robicie częściej, czy nie, bo jest coś takiego w live'ach, słuchajcie, że one wbrew pozorom, na przykład mnie to bardzo stresuje. Znaczy nie wiem, czy to widać, czy tego nie widać. Ja jakby się gdzieś tam nastawiam bardzo pozytywnie na to, ale zawsze mam wrażenie, że plotę 3 po 3 i nigdy nie mówię tego, co tak naprawdę chcę wam przekazać. No ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Ja trochę też na was liczę. Mam nadzieję, że będziecie mi tutaj podpowiadać w pytaniach i w ogóle. Jak było. No, dzieciaki Brzyduli są ekstra totalnie. O, po. Rany, ja nic nie widzę bez okularów. Właśnie, polećcie mi teraz, jakie okulary mam sobie kupić, bo jak wiecie, ja kocham okulary, ale podczas tego pierwszego lockdownu, no tego drugiego lockdownu, zdeptałem 2 pary, a na 3 parze usiadłem i została mi zapasowa jedna z pierwszych par. Muszę teraz kupić jakieś nowe. Która wersja była najlepsza? Dobra. Jak wyglądał casting do Brzyduli? Rozumiem, że do tej pierwszej, bo do tej drugiej to byłem, wszedłem bez castingu. Wiecie co, ja akurat pamiętam, że wtedy byłem w Teatrze w Poznaniu. Pracowałem wtedy w Teatrze w Poznaniu, w Teatrze Polskim, który pozdrawiam bardzo serdecznie. I przyjeżdżałem raz albo 2 razy w tygodniu do Warszawy. Akurat miałem rzeczy do załatwienia w mojej agencji. Moja agentka mówi, wiesz co, jest casting jutro.
szukają do takiej produkcji, tam Brzydula, to jest na podstawie tam, no coś tam zaczęła opowiadać. Mówi, jest jutro casting, weź tam, pójdź na ten casting. I ja mówię, ale nie mam czasu. A mówi, nie, idź, bo to jest jakiś epizod. Ja mówię, dobra. No i słuchajcie, nauczyłem się, zagrałem ten epizod i pamiętam, że wtedy ktoś, już nie pamiętam teraz kto, ale ktoś do mnie podszedł i mówi, wiesz co, a możesz się nauczyć takiego innego tekstu? I dali mi inną kartkę z innym już bohaterem. Ten bohater nazywał się Marek. Ja mówię, spoko, tam 3 minuty nauczyłem się tego tekstu, zagrałem. On mówi, kurde, a możesz przyjść jutro albo pojutrze? Ja pamiętam, że mogłem tylko w jeden dzień przyjść, bo następnego musiałem jechać do Poznania. No okazało się, że po tych kilku dniach, że wygrałem rolę Marka. No po prostu to był taki moment, kiedy moje życie bardzo mocno się odmieniły. Moje życie się odmieniło. Powiedziałem odmieniły, bo widzę, że ktoś coś napisał o okularach, więc już w liczbie mnogie okulary a la Harry Potter. Też je bardzo lubiłem i chyba też do nich wrócę. No dobra, słuchajcie. Słuchajcie. Te, co nosi Marek. Też mi się na maksa podobało to pytanie, o co chodzi z okularami Marka? Dlaczego Marek czasem prowadzi, czasem nie prowadzi? Kto z Was zauważył, że Marek prowadzi w moich prywatnych okularach? W moich okularach. Marek nie ma jeszcze swoich okularów, a ja nie noszę szkieł, bo nie mogę, nie lubię też... no mam problemy z oczami, jak zakładam szkła. Także pożyczam Markowi swoje okulary. Także tak to. Moi drodzy, dziękuję Wam za tego cudownego live'a. Ściskam Was bardzo mocno i bardzo serdecznie. Podoba mi się ta opcja, że Wam się podobał ten live i namawiacie mnie na więcej live'ów. Może to jest dobry pomysł, żeby w ogóle zrobić taką opcję, żeby z Wami się jeszcze na przykład połączyć raz na jakiś czas z kimś i pogadać sobie i wymienić spostrzeżenia. Wszystkiego dobrego. I co? Jeszcze raz dzięki, że jesteście. I do usłyszenia. Buziaki. Pa, 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 pa.